Arabowie przejmują polskie paliwa. Potężne wzrosty zakażeń po Sylwestrze marzeń. A na koniec nietypowy efekt uboczny preparatów. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i co, lecimy z pierwszym tematem. Który jest bardzo ważny dla naszej gospodarki, ale bardzo ważny jest dla gospodarki całego regionu. Obajtka, witam serdecznie również naszych... Na jakich warunkach dojdzie do przejęcia Lotosu przez Orlen? Daniel Obajtek, prezes paliwowego giganta, ogłosił to na konferencji prasowej. Konsekwencją fuzji będzie przejęcie części stacji Lotos przez węgierską spółkę MOL i udziałów w rafinerii gdańskiej przez Saudi Aramco. W środę o godzinie 11 rozpoczęła się konferencja prasowa, na której władze PKN Orlen zaprezentowały warunki przejęcia części innego paliwowego giganta. Fuzja ze spółką Lotos jest możliwa tylko pod warunkiem sprzedaży części aktywów przedsiębiorcom zewnętrznym. Zgodnie z komunikatem Orlenu 417 stacji paliw Lotos przejmie za 610 milionów dolarów MOL, węgierski gigant rynku paliwowego. W ramach tej samej transakcji Orlen przejmie 185 stacji MOL na terenie Węgier i Słowacji. To historyczna chwila, realizujemy projekt, o którym mówiło wielu naszych poprzedników, ale zabrakło im odwagi i determinacji. Tworzymy najsilniejszy koncern paliwowo-energetyczny w tej części Europy. Połączenie PKN Orlen i grupy Lotos to gigantyczna szansa dla rozwoju Polski, stwierdził podczas konferencji prasowej Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Warunkową zgodę na przejęcie Lotosu Komisja Europejska wydała w połowie lipca 2021 roku. Informowano wówczas, że chodzi m.in. o sprzedaż 30% udziałów rafinerii przejętej grupy Lotos wraz z pakietem praw zaradczych i 80% jej stacji. Orlen wskazał też partnera PKN Orlen, który będzie współpracował z nim na rynku aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw lotniczych. To Saudi Arabian Oil Company. Pomiędzy spółkami Lotosem a Aramco Overseas Company zawarto przedwstępną umowę zbycia 30% udziałów w Lotos Asphalt i udziały w rafinerii gdańskiej. Czytamy w komunikacie. Saudyjska spółka jest największym producentem ropy naftowej. W 2019 roku jej aktywa szacowano na biliony dolarów. Ogłoszenie decyzji dotyczącej Orlenu i Lotosu nastąpiło dwa dni przed terminem wskazanym przez władze Unii Europejskiej. W piątek 14 stycznia mija bowiem termin przedstawienia Komisji Europejskiej środków zaradczych związaną z największą fuzją na polskim rynku, połączeniem Orlen i grupy Lotos. Chodzi o kroki pozwalające płockiemu koncernowi wywiązać się ze zobowiązań wskazanych przez Brukselę, które mają chronić polski rynek przed nadmierną koncentracją. Pani prezes, panowie prezesi, szanowne związki, goście. 417 stacji Orlen za 185 stacji na Węgrzech i Słowacji. Naprawdę niezły deal, tym bardziej biorąc pod uwagę to, jak dużym w porównaniu do pozostałych dwóch krajów jest krajem jest Polska. 417 stacji w bogatym kraju, za 185 stacji na Węgrzech i na Słowacji i przekazanie części kontroli oczywiście pod dyktando Unii Europejskiej, ale niekoniecznie trzeba było to robić z Saudi Aramco, czyli z największym ropnym potentatem, który zarządza sprzedażą ropy na całym świecie praktycznie. I teraz oni przejęli znaczną część kontroli nad polskimi spółkami. Można było kontrakty zawierać z każdą inną firmą i trochę bardziej się przed czymś takim zabezpieczyć. Tym bardziej, że samej Unii Europejskiej, bo jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, cały ten kontrakt został zawarty na dwa dni przed oficjalną opinią unijnych organów, więc jeszcze zaraz możemy sobie zrobić jeszcze bardziej pod górkę, no to Unii Europejskiej też może to przeszkadzać, bowiem jeszcze w zeszłym roku wyszło na jaw, że Saudi Aramco zataiło swoje średnie emisje CO2 ze swoich rafinerii i to o połowę. Saudyjski koncern naftowy
Saudi Aramco zataił emisje wytwarzane przez jego rafinerie i zakłady petrochemiczne w ogólnych danych dotyczących emisji dwutlenku węgla dla inwestorów. Ślad węglowy największego koncernu naftowego na świecie może prawie się podwoić, dodając aż 55 milionów ton metrycznych dwutlenku węgla do bilansu rocznego, jeśli obiekty te zostaną uwzględnione. Działo się to w ten sposób, że przekazywali wyłącznie dane na temat obiektów, które wytwarzają CO2, których oni są wyłącznymi właścicielami. Czyli tak jak na przykład teraz podpisali umowę z Orlenem i z Lotosem, no to by nie wpisywali w ogóle ich emisji do emisji całkowitej firmy. Jak się okazuje, mają tak dużo powiązań, że aż dwukrotnie oszukali w oficjalnych raportach Unię Europejską. I to faktycznie tej drugiej może się nie spodobać, a nas mogą za taką współpracę również czekać kolejne kary. I chyba tego chcielibyśmy uniknąć. Z drugiej strony mamy firmę MOL, węgierską firmę MOL, która, co ciekawe, chwali się tym, że ściśle współpracuje z Putinem, z Rosją. Jest uzależniona od kapitału rosyjskiego. To nie jest tak, że podpisaliśmy sobie z przyjacielem Węgrem umowę, tylko podpisaliśmy kontrakt o współpracy z Rosją. Na Niemcy i Nord Stream 2 jesteśmy wściekli, że teraz będą nam dyktować warunki, a tutaj proszę bardzo, sam prezes Obajtek, prezes Orlenu, podpisuje kontrakt z MOL-em, czyli jakby nie było z przyjacielem Putina. Dziennikarz śledczy Wirtualnej Polski Szymon Jadczak na Twitterze zamieścił wpis, w którym zauważył, że państwowe spółki chcą sprzedać stacje benzynowe Lotosu węgierskiej firmie MOL. To było jeszcze przed sprzedażą. Informacja wyciekła 9 stycznia. Wtedy jeszcze do tej pory to nie było oficjalne. Z którą współpracą oficjalnie chwali się prezydent Rosji Władimir Putin. No i to nie jest taka sprzedaż jednoznaczna w rządzie, że wszyscy byli za, że każdy się na to zgadza, bo nawet posłowie Zjednoczonej Prawicy mają do tego wiele ale, zwłaszcza ci od Zbigniewa Ziobro, którzy podchodzą do spraw bardzo patriotycznie. Oni na patriotyzmie budują sobie swój elektorat. Czy ten patriotyzm jest realny, szczery, czy taki pod publiczkę? Raczej pod publiczkę, ale jednak pokazują, dzięki wypowiedziom takim propatriotycznym, propolskim, różne nieścisłości w polityce samego rządu, w którym uczestniczą. Jak napisał Janusz Kowalski ze Zjednoczonej Prawicy, z ugrupowania rządzącego: jestem przeciwnikiem prywatyzacji aktywów Lotosu i tworzenia na polskim rynku paliwowym miejsca dla zagranicznej konkurencji. Dziś zadaniem numer jeden to obrona aktywów państwa przed wrogim przejęciem. Warto zauważyć, że Janusz Kowalski nie jest zwykłym posłem, który wypowiada się w temacie spółek Skarbu Państwa, bo w latach 2019-2021 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Więc chyba wie, o czym mówi. Nawet nie z racji jego kompetencji jakiejś tam z wykształcenia, ale z doświadczenia, jakie zdobył, będąc w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Zna to wszystko ten świat od wewnątrz, a pracował tam 2 lata. Więc to nie jest jakiś typek, który przyszedł sobie na 2 tygodnie i teraz uważa, że o wszystkim ma pojęcie. To jest człowiek, który siedział 2 lata w tym, więc chyba wie, jakie mogą być skutki takiej sprzedaży. Ale Obajtek się cieszy. To pozostaje nam też się cieszyć, bo przecież rząd podejmuje same dobre decyzje. Jak z Sylwestrem Marzeń na przykład. Przez którego teraz są największe w całej Polsce wzrosty zakażeń w okolicach Zakopanego. W sylwestrową noc w Zakopanem bawiło się 30 tysięcy osób. Niewielka część z nich miała na sobie maseczki, a o zachowaniu dystansu nie było raczej mowy. Czy to przełożyło się na wzrost zakażeń w powiecie tatrzańskim, którego stolicą jest Zakopane? Najnowsze dane są dość jednoznaczne. Organizowany przez Telewizję Polską Sylwester Marzeń w Zakopanem spotkał się z wieloma głosami krytycznymi. Impreza z udziałem kilkudziesięciu tysięcy osób w czasie, gdy wciąż mamy dużą liczbę zakażeń i zgonów z powodu
wiadomo czego. Dwa dni przed Sylwestrem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 800 przypadkach odejść z tego świata stwarzała ryzyko kolejnego wzrostu zachorowań. Ostatecznie w Zakopanem bawiło się około 30 tysięcy osób, 10 tysięcy na terenie imprezy, 20 tysięcy poza nią. Z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa sanitarnego było różnie. Jak informowali uczestnicy zabawy, nie wszyscy bawiący się w Sylwestra mieli założone maseczki. Impreza doczekała się nawet ironicznego określenia Sylwestra zakażeń. W powiecie tatrzańskim, z którego siedzibą związane jest Zakopane, w pierwszych dniach nowego roku odnotowano kolejno, licząc od 1 stycznia, 11, 6, 5, 12, 24, 9, 27, 14, 27 i 14 zakażeń. Nie wydaje się to dużo w porównaniu z innymi powiatami w Małopolsce, jak choćby Nowosądeckim i Nowatorskim. Warto jednak spojrzeć na liczby zachorowań w ostatnich dniach roku w tym powiecie. Od 21 grudnia było to 7, 19, 14, 14, 8, 7, 6, 5, 3, 11 i 8. Widać wyraźnie, że ostatnie dni to znaczy wzrost zachorowań w stosunku do tego, co działo się pod koniec grudnia. Być może wytłumaczeniem jest fakt, że w okresie świąteczno-noworocznym przeprowadzono mniej testów i teraz sytuacja wraca do normy. Gdyby jednak tak było, to podobny rekord powinien występować też w innych regionach naszego kraju. I teraz jak sprawdzimy najnowszą mapkę zachorowań, to powiat, którego stolicą jest Zakopane, wyróżnia się jako jedyny w Polsce ciemnoczerwoną barwą. Liczba zachorowań wzrosła tam aż o 159%. Na drugim miejscu jest powiat janowski ze 139%. Są jeszcze tylko dwa powiaty, w których przyrost jest na poziomie 100%. W pozostałej części kraju przyrosty są dwucyfrowe. W około 40% powiatów suma zachorowań w ostatnich 7 dniach spadła w porównaniu do sumy z poprzednich 7 dni. I nawet nie miałbym nic przeciwko temu. Ludzie się bawili, wzrosty są może horrendalne, ale dalej liczbowo nie jest to jakoś strasznie dużo, patrząc na to z perspektywy takiej ogólnokrajowej, chociaż z takiej perspektywy mikro, no oczywiście mogą mieć teraz tam problem ze służbą zdrowia, ale nie miałbym jeszcze do tego zbyt wielu pretensji, gdyby nie fakt, że zorganizowało to TVP. To samo TVP, które codziennie nas alarmuje o tym, jak ciężką mamy sytuację, że wszyscy mamy przyjmować preparaty, bo inaczej będziemy musieli siedzieć w domach i od tego, czy będziemy przyjmować preparaty, czy będziemy się zakażać, będzie zależał lockdown. A tutaj się okazuje, że oni sami wywołują swoimi dziwnymi akcjami, które później mogą mieć naśladowców, bo skoro TVP może, rząd może, to chyba nie ma nic złego w organizacji tego typu spektakli. No i tego typu rzeczy może pojawić się więcej, bo ludzie też rozumieją, że nie ma się czego bać, skoro nawet rząd organizuje huczne imprezy w największej fali. No i później co będzie z tego? Zrzucą i tak winę na nas. Jeżeli znowu wejdzie lockdown, i tak to będzie nasza wina, bo to my jesteśmy nieodpowiedzialni, to my nie zachowujemy dystansu i nie nosimy maseczek. Ale tam co się działo? Tam było dokładnie to samo i teraz jak się okazuje, no jest źle. A to nasza wina będzie. Ale czego można było się spodziewać po Kurskim? On z odpowiedzialnością ma niewiele wspólnego, nawet z odpowiedzialnością karną, bo nie odpowiada za nic, nawet za fałszowanie dokumentów medycznych. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio mówiliśmy o tym, że miał koronkę, miał pozytywny wynik. Później się okazało, że kilka godzin po tym, jak wykryto mu pozytywny, wpisano mu negatywny i on mówił, że już wyzdrowiał. A następnie, jak sprawdzono dane medyczne w statystykach polskiego rządu, okazało się, że w ogóle sfałszowali jego dane, był zły numer telefonu i inne dane też się nie zgadzały. I za to też nie odpowiedział. No z odpowiedzialnością ma naprawdę niewiele wspólnego, więc czego moglibyśmy się tu spodziewać? Miejmy nadzieję, że chociaż te osoby, które teraz się tam pozarażały, były zaszczepione. I niekoniecznie chodzi o ich stan zdrowia, ale o to, że mogą pozbyć się innych problemów, o których posłuchamy sobie teraz. Zaczęły odczuwać
temperaturę do 39 stopni, dreszcze, boleści stawów, to takie objawy grypopodobne. W efekcie coraz więcej Australijczyków zgłasza nietypowy objaw dotyczący skóry, który zauważyli u siebie po otrzymaniu antidotum na wiadomo co. Według serwisu news.com.au po preparatach opartych na technologii mRNA zanikają kurzajki, pieprzyki, wykwity łuszczycowe, a nawet plamy związane z egzemą. Jako najczęstsze skutki uboczne występujące u zaaplikowanych na wiadomo co osób wymienia się ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni, dreszcze, ból stawów, biegunkę i gorączkę. Rzadziej mogą pojawić się zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia, nudności czy wymioty. Niewielki odsetek pacjentów skarżył się również na powiększone węzły chłonne, bezsenność, ból ramienia, swędzenie w miejscu wstrzyknięcia i ogólnie złe samopoczucie. Coraz więcej kobiet zgłasza także zaburzenia w cyklu miesiączkowym. W ostatnim czasie australijscy eksperci zaobserwowali również znaczny wzrost liczby osób, które w mediach społecznościowych dzielą się wiadomościami o nowym, nietypowym symptomie. Jak podaje australijski serwis, po przyjęciu antidotum opartego na technologii mRNA mają zanikać m.in. pieprzyki, znamiona, wykwity łuszczycowe, plamy związane z egzemą i brodawki wirusowe. Nie zbadano jeszcze związku między preparatami a brodawkami wirusowymi, naukowcy skonstruowali jednak pewne wnioski na podstawie badania, które w październiku zeszłego roku opublikowano w czasopiśmie naukowym Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii EADV. Jak wskazali, wytłumaczeniem nowego symptomu może być fakt, że antidotum zwiększa odporność systemu immunologicznego. Dzięki temu organizm zwalcza takie zmiany skórne jak na przykład kurzajki. Eksperci zaznaczają, że podobne oddziaływanie można zaobserwować po otrzymaniu antidotum na HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Obecnie potrzebne są dodatkowe badania i obserwacje, by stwierdzić, że zanikanie zmian skórnych jest bezpośrednio związane z preparatami mRNA. Przyjęciu drugiej dawki. To jest związane z tym, że po pierwszej dawce organizm jest już w jakimś sensie uczulony. Niby fajnie, bo jest to jakiś tam kolejny pozytywny skutek antidotum, nie? Że przy okazji tego, że potencjalnie chronimy się nieco bardziej niż bez antidotum przed wirusem, przed zachorowaniem, czy też przed ciężkim jego przejściem, no to jeszcze dodatkowo znikają nam kurzajki, jakieś tam inne wirusowe powikłania na skórze. Spoko, nie? Tylko problem jest w tym, że już ile czasu przyjmujemy te preparaty tak na masową skalę? 1,5 roku, 2 lata? 2 lata chyba coś, nie? Czy zbliżamy się już do 2 lat? Cholera, nie pamiętam nawet, kiedy były te pierwsze. Czy 1,5 roku? Zbliżamy się do 1,5 roku. Jakoś tak. W każdym razie jest to już bardzo długi czas. I dopiero teraz wychodzą kolejne skutki uboczne, które tym razem okazały się fajne. Ale kto wie, co jeszcze będzie nam zanikało przez wskutek wstrzykiwania mRNA, które nigdy nie było wstrzykiwane na taką skalę. No bo jak to w ogóle jest, że my teraz dowiadujemy się o czymś tak dość istotnym, nie? Równie dobrze za kolejny rok może się okazać, że zanika nam coś innego, ale trochę bardziej niepokojącego niż to, że zanikają nam kurzajki. Jest to niepokojące. Ciekawe, jakie jeszcze będą te skutki. Może takie jak naszych drętwych sucharów. Przychodzi baba z nożem w plecach do chirurga. Przepraszam, ja już skończyłem dyżur. Ale tylko jeszcze ja, proszę. Lekarz wyjął babie nóż z pleców, włożył jej do oka i mówi. Okulista do 19. Tak, skara mamo, Benego 11, za co dostajesz od nas złoty nóż. A jak i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj nasz drugi kanał Suchary z Sucharami. Tymczasem ja już się będę żegnał, trzymajcie się ciepło, no i heja. Ciebie pytać, czy wytrzymasz? Poczekaj chwilę, opowiemy ci jak.